Dzień dobry. Naszym kolejnym gościem na konferencji Wall Street jest pan Sebastian Huczek, wiceprezes zarządu INC SA. Panie prezesie, dlaczego spółka zdecydowała się na zmianę firmy? Funkcjonowaliśmy wcześniej pod nazwą Investcon Group SA. Jesienią tego roku podjęliśmy decyzję o zmianie nazwy, o skróceniu tej nazwy do INC SA, która to nazwa nie jest nazwą nową. To jest nasz ticker giełdowy, który od początku naszego notowania na rynku regulowanym od 2006 roku funkcjonuje. Także nie jest to nowa nazwa dla inwestorów. Jesteśmy pod nazwą rozpoznawani od dawna, pod skrótem INC SA. A skrócenie wcześniejszej nazwy ma na celu uproszczenie, ułatwienie komunikacji. Między innymi komunikacji z inwestorami, kontrahentami czy partnerami zagranicznymi, ponieważ ten kierunek rozwoju staje się dla nas istotny. Słowo czy elementy naszej starej nazwy w niektórych językach miały pewne swoje nie do końca pozytywne konotacje. Była to może nazwa zbyt długa, zbyt skomplikowana, tylko zdecydowaliśmy się na jej skrócenie. Oprócz tego wpisuje się to w jakiś istniejący trend w branży szeroko pojętej spółek doradczych do upraszczania, do skracania nazwy. Na przykładu Państwo wiecie, że Ernst & Young funkcjonuje od pewnego czasu pod skrótem EY, dawny PricewaterhouseCoopers PwC. No, w naszym przypadku jest to podobnego rodzaju działanie. Czy warto brać udział w konferencji Wall Street? Jesteśmy tutaj zawsze, od samego naszego początku funkcjonowania na giełdzie. Także to jest odpowiedź na to pytanie, jest oczywista dla nas, że warto. Jest to największe spotkanie z inwestorami indywidualnymi, choć nie tylko, bo są to także przedstawiciele przecież instytucji finansowych. A naszym mottem działania jest otwartość, przejrzystość. Nie boimy się występować, nie boimy się pokazywać. W przeciwieństwie do niektórych innych spółek z naszej branży jesteśmy co roku, bez względu na to, czy jest z HOSCA, czy jest z BESSA. Rozmawiamy, pokazujemy się, komunikujemy się, no a inicjatywa i impreza organizowana przez stowarzyszenie jest rzeczywiście tutaj najlepszą okazją do spotkania się z tak szerokim gronem inwestorów. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.